Piotr Rejs obserwuje trening piłkarzy Lecha Poznań. Nie tęskni się trochę do tych czasów, kiedy się było piłkarzem? No pewnie, że tęskni. Chciałby się potrenować, pograć. No niestety, decyzję już podjąłem, na boisko nie wyjdę. Ale cieszę się, że mogę chociaż stać tutaj przy linii, poobserwować byłych swoich kolegów w szatni, jak obecnie trenuję. A w jakiej jesteś tutaj roli? Bo ja tylko przypomnę naszym widzom, że ty przecież jesteś doradcą zarządu do spraw sportu w Lechu Poznań. Właśnie w takiej roli tutaj dzisiaj się pojawiasz, czy po prostu obserwujesz? Też między innymi takie mam zadania, obowiązki i też z chęcią obserwuję nie wszystkie treningi, ale część być może treningów, ważne momenty po to, żeby przeprowadzać jakieś analizy. Być może swoim zdaniem wspomóc zarówno zarząd, jak i sztab szkoleniowy. Jak w tej chwili oceniasz postawę Lecha Poznań w tych ostatnich kilku spotkaniach? Zespół nie przegrywa, to na pewno cieszy, ale pewnie jakieś tam kilka swoich uwag masz. Przede wszystkim cieszę się, że nie tracimy ostatnio bramek, bo w trzech ostatnich spotkaniach bramki nie straciliśmy, a wcześniej z tym bywało różnie. Cieszę się również, że praktycznie wszyscy zawodnicy wrócili do zdrowia, czyli jest to moment dość długo oczekiwany przez nas. I w tej chwili mam nadzieję, że na treningach będzie ostra rywalizacja o miejsce w składzie. Będą grali ci, co są obecnie w najlepszej formie, a nie tylko ci, co są tylko i wyłącznie zdrowi. Przez to na pewno podniesie się poziom gry naszego zespołu i mam nadzieję, że również wyniki. W tej chwili mamy dwa bardzo ciężkie spotkania wyjazdowe w Gdańsku z Lechią, później dość mocno oczekiwane spotkanie z Legią Warszawa na własnym boisku i mam nadzieję, że obydwa spotkania rozstrzygniemy na swoją korzyść. No właśnie, Lechia Gdańsk, najbliższy rywal, to jest trudny przeciwnik. No, Lechowi nigdy się specjalnie dobrze akurat w Gdańsku nie grało, przynajmniej w tych ostatnich sezonach. No zgadza się, przede wszystkim do bodajże 25. kolejki poprzedniego sezonu była to jedyna drużyna, która nas pokonała na własnym boisku, wszędzie to my wygrywaliśmy. No Lechia nigdy nie była łatwym rywalem dla Lecha, ale tak jak w zeszłym sezonie łamaliśmy te wszystkie bariery, tak mam nadzieję, że również będzie i w tym. Wygramy w końcu na stadionie Lechii Gdańsk, przywieziemy 3 punkty. Sezon jest długi, ale te punkty musimy zbierać i mam nadzieję, że tak będzie w najbliższych spotkaniach. Jednej bariery w zeszłym sezonie nie złamaliście. To bariera związana z następnym przeciwnikiem, Legią Warszawa. Tego się nie udało zrobić w tym sezonie. Na pewno kibice oczekują tutaj, przynajmniej w Poznaniu, zwycięstwa. To nie będzie łatwy mecz dla twoich byłych kolegów z drużyny. No na pewno, jak każdy inny, nie będzie to mecz łatwy. Natomiast na takie mecze piłkarze czekają czasami całe lata. I myślę, że w takim klasyku każdy by chciał zagrać. Chłopacy tu będą na tyle dobrze trenować i walczyć o to miejsce w składzie, żeby w takim spotkaniu się pokazać. Ja myślę, że w końcu trzeba z Legią wygrać na własnym boisku. Rzeczywiście w zeszłym sezonie to był nasz największy problem, mecze z drużynami z czołówki. I myślę, że w tym sezonie będzie zdecydowanie inaczej. I Legię przede wszystkim pokonamy. I dalej będziemy dążyć do celu, który jest jasno określony, czyli zdobycie Mistrzostwa Polski.